Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj przede wszystkim sprawdzimy sobie, jak działa nowy Paladyn, jak radzi sobie w lochach, jak radzi sobie w PvP i ogólnie jakieś tam moje pierwsze wrażenia co do tego nowego Paladyna Wam zaprezentuję, dlatego że aktualizacja 15.2 weszła już wczoraj, czyli wczoraj około godziny 11 z tego co widziałem, dostaliśmy już tego nowego Paladyna, jak widzicie mamy nowego Firebola, czyli tą tajemną kometę w tym momencie, mamy nową ikonkę klasy postaci, mam również zrobione skany, jak wyglądały procenty na lochy przed tą aktualizacją, jak wyglądają po, no i o tym wszystkim dzisiaj sobie opowiemy, a w tle oczywiście będę klikał lochy, bo troszkę tutaj tych lochów możemy dzisiaj zrobić. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, co wy sądzicie o tym nowym Paladynie oraz co sądzicie o druidzie. Druid również został zmieniony, co prawda bardzo tym druidem się nie interesowałem, z tego co widziałem to faktycznie jest teraz słabszy, czyli tak jak to być powinno, bo druid był za mocny, natomiast teraz znowu nie wiadomo czy nie jest za słaby, ogólnie z tym druidem jest strasznie ciężko, strasznie mają problem, żeby go zbalansować, no i mówię, bardzo się tym jakoś nie interesowałem, jakoś bardzo nie wnikałem, ale do tego też sobie zaraz przejdziemy. Po prostu piszcie komentarze, co wy o tych dwóch klasach po tej aktualizacji sądzicie. Dobrze, zanim przejdziemy tutaj do Paladyna, czyli do takiego głównego dania tego odcinka, to co się pozmieniało w tej aktualizacji. Po pierwsze, mamy kilka błędów. Jakie te błędy są? Jeżeli jesteśmy zalogowani na jakimś koncie, jak ja na przykład teraz na EU1 i przeloguję się na jakieś inne konto, załóżmy na W50, to jak widzicie przez chwilę, akurat teraz przez chwilę, ale czasem się to dłużej utrzymuje, pokazuje mi się ilość grzybów, czego wy nie widzicie, ale również ilość golda z poprzedniego konta. Jak sobie szybko zmieniamy te postacie, na przykład teraz wrócę tutaj, no i teraz mam od razu, ale ten błąd jest. Widziałem, że dużo osób mnie o to pyta, co się stało, że po aktualizacji się logują na konto, mają więcej grzybów, mają więcej golda. Po prostu jest to bug, tak zwany bug, może bardziej Unity. Jak tylko coś takiego Wam się wydarzyło na koncie, to potem wystarczy cokolwiek kliknąć, nie wiem, odebrać akademię albo dosłownie cokolwiek, no i to powinno Wam wrócić do normy. To jest tylko i wyłącznie błąd wizualny, powinno Wam, wiecie, pokazać tyle, ile mieliście grzybów wcześniej, tak samo z goldem, no ale jest to irytujące i faktycznie no, widziałem, że trochę osób mnie o to pytało, o co chodzi. Mówię, no nie zawsze to działa, ale na przykład teraz jak się przelogujemy, no nie, teraz jest ok, a weźmy jeszcze z W50 na W55, no nie, teraz też jest ok, dobra, czyli no, jakoś to dziwnie wygląda, w sensie, no widzieliście, na początku załapało ten błąd, teraz nie łapie, no ale widziałem na przykład, że ludzie się logują na EU3 i mają jakieś, wiadomo, EU3 dopiero startuje jutro, jeszcze tutaj mamy jakieś tam podstawowe wartości, jeżeli chodzi o golda, grzyby, no i tu jeszcze nie możemy nic na tym koncie kliknąć, bo póki co jest odliczanie, dlatego też co niektórzy mieli ten problem i ciągle mieli wyświetlaną złą wartość golda, złą wartość grzybów, no ale to jest podsumowując tylko i wyłącznie błąd wizualny, żebyście tutaj mieli jasność. Kolejna sprawa to są kryształy. Kryształy, mieliśmy o tym w tej liście zmian, że kryształy teraz są tak jakby... formuła tych kryształów sprawia, że tych kryształów dostajemy więcej, może w ten sposób, no i nikt nie wiedział o co chodzi, ja też do końca nie wiedziałem, powiedziałem Wam na tym omówieniu tej aktualizacji 15.2, że skoro więcej to spoko, no ale teraz mam dla Was przygotowaną dokładną formułę, mam tu w ogóle kilka screenów, do których zaraz przejdę, to na razie nieważne, to nieważne, cyk, tutaj mam nadzieję, że się Koksu nie obrazi, no ale on mi wypisał, jak teraz ta formuła wygląda, no i zobaczcie, jeżeli chodzi na przykład o kostki, czyli o tego hazardzistę, no to mamy w tym momencie taką formułę 1,6 razy level razy 1, jeżeli są to 3 kostki, razy 5, jeżeli są to 4 kostki z kryształem, oczywiście do kowala cały czas mówię, no i razy 25, jeżeli jest to 5 kostek. 625 to jest minimum za 3 kostki, no i od poziomu 392 ta wartość zaczyna się zwiększać, więc teraz do poziomu 392 dostajemy 625 za
za te 3 kostki, ale potem im mamy wyższy poziom tego kryształu z kostek dostajemy więcej. Póki co wiem tylko o kostkach, natomiast wydaje mi się, że z eventu Kowala i tak dalej też te paczki będą większe i też po prostu tego kryształu będziemy dostać więcej. Także to chyba na plus, to akurat dziwne, no ale fajnie, no bo wiadomo, mieliśmy powiedzmy, nie wiem, 150 level i dostawaliśmy tyle samo kryształu co ktoś na 500, nie? Więc fajnie, że to jako tako tam zmodyfikowali. Dobrze, więc to tak na szybko o tych kryształach, teraz będziemy dostawać ich więcej, to myślę, że po prostu na plus. Kolejna sprawa, bo tutaj sobie troszkę wypisałem rzeczy takich najciekawszych związanych z tą aktualizacją, no to mamy listę serwerów. Lista serwerów, która w tym momencie prezentuje się tak. Wybierzemy tutaj sobie losową postać, cyk, no i zobaczcie sami. No teraz, to wam też mówiłem, nie wiedziałem jeszcze jak to będzie wyglądać, ale mówiłem w tym omówieniu aktualizacji. Teraz mamy tak jakby podzielone, że mamy tą kategorię Europa, mamy świat pierwszy, europejski, drugi i trzeci, natomiast wszystkie pozostałe serwery zostały zwinięte do zakładki Stare Światy, no i jak ją sobie tutaj rozwiniemy, to mamy międzynarodowe, mamy krajowe i tak dalej. Co mogę o tym powiedzieć? No nie wiem, czy W60 na przykład to jest stary serwer, raczej bym powstrzymał się z taką odważną opinią, dlatego że no W60 wyszedł w listopadzie, mamy teraz kwiecień, wiadomo, dla niektórych to już będzie stary świat, no ale no raczej nie, dla mnie stary świat to jest na przykład, nie wiem, 20 Polski albo tam 15 Polski albo coś takiego. No ale teraz mamy po prostu, no wyraźnie chcą podkreślić te serwery europejskie, chcą je, że tak powiem, najbardziej no podpromować, myślę, patrząc na tą listę. No a stare światy, czyli międzynarodowe wszystkie i wszystkie krajowe, mamy jak widzicie tak schowane, więc to jest kolejna sprawa, tego wam też nie pokazywałem. No i dobrze, dalej mamy pocztę, jak to teraz wygląda na poczcie, oczywiście mówię, zaraz przejdziemy do Paladyna, ale tutaj kilka takich pierdółek. Poczta w tym momencie wygląda tak, jak widzimy tutaj nam się zmieniło, mamy dwie walki na 100 przypiętych, tutaj mamy tą pineskę, no i faktycznie ja tu mam dla was jakieś dwa portale poprzypinane, więc tak to po prostu się prezentuje w tym momencie. Taka mała zmiana, nic nieznacząca, no ale mamy to ograniczenie do 100 walk tylko, które możemy zapisać, to o czym było zresztą mówione. No i dobrze, i wydaje mi się, że tyle. Oprócz tego błędu z tym goldem i grzybami, jak tam się logujemy na konto, jak się przelogowywuje między kontami, to mamy jeszcze błąd z walkami, mianowicie tutaj zobaczcie, nie wiem czy to jest tylko na Steamie, czy też na przeglądarkach, ja gram na Steamie, no ale zobaczcie, pokażę wam tutaj na przykład, no widzieliście tą kometę, to też do tego zaraz przejdę, ale jak mamy tą walkę normalnie, czyli nie jest przyspieszona, no to wszystko jest ok, bijemy bronią, potem te obrażenia są wyświetlane tak jak to było wcześniej, natomiast zobaczcie, jak weźmiemy razy 3, to się to buguje, po prostu obrażenia są szybciej zadawane, aniżeli cios został wykonany. To też niestety jest no dość duży problem, to też jest troszeczkę takie irytujące, można powiedzieć, no ale taki błąd po tej aktualizacji również doszedł. Dobra, więc tutaj widzieliście ten portal, od razu wam pokażę ten, szkoda mi teraz walki przyspieszać, bo powiem, chociaż ej, zobaczcie, teraz w ogóle razy jeden, to też to tak do końca dobrze nie działa, jak tak patrzę, nawet bez przyspieszenia, no to ciekawe, ciekawe w sumie, no ale dobra, trudno. Możemy to powiedzmy odznaczyć w tym momencie, cyk, no i mamy 1 na 100, no i tak to wygląda, nie? Tak to po prostu pokrótce wygląda. Dobrze, teraz chyba przejdziemy stricte do Paladyna. Jak widzicie, u Paladyna zmieniło się dość sporo wbrew pozorom. Natomiast większość rzeczy to są rzeczy wizualne. Dlaczego? Po pierwsze kometa. Kometa, jak widzicie, wcześniej był fireball, był taki powiedzmy żółty, złoty. Teraz mamy taki, no powiedziałbym fioletowy. To jest, tak jak mówię, tajemna kometa. Oczywiście mamy to rozwijane menu, jak sobie tutaj klikniemy na tego fireballa, albo na jakąś maskę druida, na harfę barda i tak dalej, to mamy takie fajne rozwijane menu, gdzie mamy napisane wszystkie informacje. Tutaj o informacje o tajemniczej rękawicy, w sensie to są po prostu informacje o Paladynie chyba, tutaj mamy tą jego zdolność, mamy wypisane ile zadaje obrażeń poszczególnym klasom postaci, mamy również wszelkie wartości, klasa broni, współczynnik obrażeń, no to jest fajne, to jest na plus, to jest myślę, że zwłaszcza dla nowych graczy bardzo, ale to bardzo pomocne. No i co się więcej zmieniło? Zmieniło się przede wszystkim to, jak zaczynamy walkę i powiem wam tak, no ja, dużo osób w ogóle narzeka, dużo osób narzeka na tą ikonkę Paladyna, jak to teraz wygląda, dużo osób narzeka
na jakieś tam, no na tą animację walki na początku, do czego zaraz przejdziemy, ale mi się to podoba. Powiem tak, jeżeli chodzi o salę chwały, no to ta ikonka Paladyna faktycznie wygląda dość słabo. Faktycznie, powiem wam szczerze, że no zwróćcie uwagę, widziałem, że Koksu tam porównywał, że to wygląda trochę jak jakiś kwiatek w tej sali chwały, no i faktycznie jak to jest w takiej małej wersji, to nie wygląda to zbyt ładnie. Natomiast jak sobie wejdziemy tutaj w nową postać, wybierzemy tego Paladyna, no to mi się ta ikonka podoba. Jest ona adekwatna do tego, jak walczymy, jak działa ta klasa postaci, no i wiadomo, mówię, w takiej dużej wersji jest ładna, w sali chwały, no troszeczkę do życzenia pozostawia, że tak powiem. No i jak to teraz wygląda w walce, bo może was to ciekawić, zobaczcie, teraz na początku walki... No niestety te walki się bugują, ale to co jest najistotniejsze, to na początku walki rzucamy jak zresztą sami zobaczyliście, z takiej właśnie tajemnej rękawicy, chyba to się tak nazywało, rzucamy taką kometę, no i dzięki temu, no to jest taki po prostu stary fireball, nie? Tylko teraz mamy taką ciekawą animację. Jak sobie zawalczymy z Magusiem, to tak samo, natomiast no Maguś wiadomo, to odpiera. Magusia nie możemy uderzyć tą naszą pasywką, to jest logiczne. A właśnie, a propos Magusia, to jak to tu wygląda? O, zobaczcie, a tutaj mamy, że magowi normalnie zadajemy obrażenia. To ciekawe akurat, a nie powinno tak być. Czyżby jakaś tutaj przestroga przed aktualizacją maga? No mam nadzieję, że nie. Dobra, zaatakujemy kogoś, komu zadamy obrażenia. No i zobaczcie, ciskamy taką rękawicą, ciskamy tym, chciałem powiedzieć fireballem, ale to jest teraz kometa. No i tak to się po prostu prezentuje w walkach. Mi osobiście się to podoba. Ja w ogóle lubię zmiany, ja lubię jak coś się nowego dzieje w gierce, więc dla mnie nawet takie zmiany stricte wizualne są oczywiście na plus. Jeżeli chodzi jeszcze o... Aha, tu w ogóle zaraz przejdę do procentów, ale o jednej ważnej rzeczy zapomniałem, nie zapisałem sobie tego. Kolejna zmiana jeszcze co do tej aktualizacji to jest trener. Trener jednak uległ zmianie. W tym omówieniu moim aktualizacji nie było tego w ogóle napisanego w tej liście zmian. Widziałem, że trochę osób tam pytało w komentarzu, czy w końcu ten trener zostanie zmieniony, czy nie zostanie zmieniony. Ja stwierdziłem, że nie, dlatego że nic o tym nie napisali w tej liście zmian, ale okazało się, że trener został zmieniony. Może wam tu pokażę na innym koncie, gdzie mamy już trenera 15. Zwróćcie uwagę, premia do krytycznego ciosu 165%, gdzie wcześniej było to 75%. Natomiast tutaj ważna informacja, dużo osób może myśleć, wow, 90% na plus, to jest bardzo dużo, bardzo duży boost. Natomiast no nie, tak to do końca nie działa, dlatego że również się tutaj posłużę, że tak powiem, formułką od Koksa. Tak to wygląda w praktyce. Czyli wcześniej, już wam tu nie będę mówił, zamiast to, co Koks zresztą napisał, zamiast mnożyć, tak jak to było wcześniej w tej pierwszej linijce, no to teraz dodaję i finalnie wygląda to tak, że wcześniej było 3,675, a teraz jest 3,70, więc no strasznie niewielka zmiana, niewiele tutaj, no praktycznie niezauważalna, nie? Ktoś by mógł pomyśleć, że to bardzo dużo da, natomiast w praktyce to nie daje zbyt dużo. Zresztą jak ja wam nagrywałem ten film o tym, że ten trener będzie zmieniany, to też to mówiłem, że w praktyce za wiele to nie pomoże, nie? Pomoże to może w jakichś walkach pupili, pomoże to w jakichś tam, no głównie chyba walkach pupili, wydaje mi się, ale PvP, jakieś lochy, no mówię, za dużo to nie zmienia, zresztą to widać na tym screenie. Dobra, właśnie tak coś czułem, że o czymś zapomniałem, dobrze, że mi się o tym trenerze przypomniało, bo to też wam chciałem powiedzieć. No i teraz pójdźmy sobie już do Paladyna. Jak to wygląda? Jak tutaj prezentowały się procenty na lochy? Również mam to dla was przygotowane. Przed tym reworkiem wyglądało to tak. Jak widzicie, na największe procenty na loch to jest 1,32%, potem mieliśmy 0,77, karuzela z idolami 0,77, dom strachów 0,71, 13 piętro 0,53. No i potem Hemoridor 004, czego już raczej byśmy nie zbili. Natomiast w tym momencie, muszę to wam tak pokazywać trochę krzywo, ale to są różne rozmiary. W tym momencie zobaczcie, no te procenty nam zdecydowanie wzrosły. Już tu w ogóle 14 minut gadam, a jeszcze chcę klikać lochy. Te procenty nam zdecydowanie wzrosły, jak sami widzicie. W tym momencie mamy 2,40 na tego ziomeczka, na którego mieliśmy 1,70, jeżeli się nie mylę. Tak, dokładnie, udawany 1,30 nawet. Udawany detektyw. Mamy 1,80 na sztućcą głowę. Smoczy skarbiec 1,76. 13 piętro mamy 1%, a było 0,50. Karuzela z idolami 0,98. No i Hemoridor Ork na wilczku 007, więc no nie wiem jak to interpretować, no ale można powiedzieć, że
Jeżeli chodzi stricte o takie suche procenty na lożki, no to po tym reworku one wzrosły. I widziałem, że nie tylko u mnie tak to działało. Widziałem, że też, może od razu odpalę SF Toolsa, bo zaraz lecimy w te lochy. Widziałem, że u innych osób, które sprawdzały przed reworkiem i po, również te procenty wzrosły na te lożki. Delikatnie, bo delikatnie, no ale można powiedzieć, że jako tako, no lepiej to wygląda. Zresztą, no sami widzicie, można sobie zatrzymać, można sobie sprawdzić. Dobra, tyle z mojego gadania, tyle co do reworków. Zaraz przejdę jeszcze do mojej opinii o tym paladynie, jak to teraz wygląda, jak to wyglądało wcześniej. Natomiast co wam tu mogę na szybko pokazać? Runki już mamy 39 wigintilionów, więc jak się nie mylę, to po wigintilionach będziemy mieli duo wigintiliony i chyba od 10 duo wigintilionów to już jest ze 70 i już będziemy mieli tego boosta i będziemy sobie szybko lecieć do S100, więc poszło nam to nawet szybko, jak na to, że już tutaj przestałem od dłuższego czasu tryhardować, to nawet nieźle. Dobra, aurę mamy 13, jak widzicie właśnie, to już wam mówiłem w tym filmie z podsumowania legendarnego lochu, ale udało mi się cały legendarny ekwipunek zgromadzić od ostatniego odcinka z tego EU1, udało mi się wszystkie czarne gemy podmienić na legendarne, więc dzisiaj mam nadzieję, że po prostu uda nam się fajnie troszkę lożków pocisnąć i dzisiaj już będę chciał zacząć stopowanie lochów. Będę chciał zrobić wszystko, na co mamy fajne procenty i lecimy ze stopowaniem lochów i tak to będzie po prostu wyglądać. Już się tu zbliżamy do 360, więc myślę, że będzie to fajny moment zdecydowanie. Dobra, więc mówię, a ręka już jesteśmy bliżej niż dalej do tych maksów. Jeżeli chodzi o pupile, jakie pupile mi poleciały z eventu wielkanocnego, dużo osób pytało. No ja tutaj liczyłem, że może jakiś diabłoczort, żeby już nie musieć tego 10 w 13 piętrze pokonywać, może jakiś tutaj Poseidon, żeby nie musieć Esterosu pokonywać. No niestety, poleciał mi Dubing, czyli letni pupil, i poleciał mi tutaj w mroku Grzybun, czyli jesienny pupil, więc no event wielkanocny na tym koncie za bardzo nie oddał. Trenera budujemy teraz na 14 z tego co widzę. No na razie tak to wygląda, więc ok. Tutaj twierdzę na 20 już też za 3 dni, troszeczkę ponad 3 dni nam stanie, więc potem będziemy lecieć sobie akademię. No i co, gildyjka wygląda tak, ale dużo się tu nie zmieniło. Głównie właśnie ta wymiana na wszystko legendarne plus legendarne gemiki. Na to mi troszkę grzybków poszło. Dobra, zaczynamy od portalu, chociaż go raczej nie zrobimy. No strasznie słabo to wygląda. Ja tu będę chciał co niektóre walki z wami pooglądać, ale przez to, że to się tak buguje i tak dziwnie wygląda, no to mi się za bardzo nie podoba. Okej, lecimy tutaj do pierwszych lochów, udawany detektyw, trochę na szybko, te portale wam popokazywałem, to już mogę odznaczyć, troszeczkę na szybko, ale ja się tu bardzo rozgadałem o aktualizacji. Dojo bohaterów z dzieciństwa, tutaj mamy udawanego detektywa, na niego prawie 3%, powinno paść w miarę szybko, nie będziemy tego oglądać za bardzo, bo nie ma sensu. Co do reworku paladyna, co ja o tym sądzę, czy to jest na plus, czy to jest na minus, bo zobaczyliście, powiedzmy, jeżeli chodzi o takie suche fakty, no to procenty na lochy wzrosły, więc ktoś mógłby powiedzieć, że ok, jest to na plus i po prostu paladyn jest teraz mocniejszy. Natomiast nie do końca, dlatego że za wiele się nie zmieniło. Zobaczcie, że jak mamy ten pancerz, to co mówiłem w tym omówieniu również, które wleciało przedwczoraj, mamy ten pancerz max 50%, wcześniej mieliśmy 10%, ale tam jakieś tajemne chyba przypływy energii magicznej, czy jak to się tam nazywało, dawało nam 10% plus 40% z tej magicznej ochrony, czyli i tak mieliśmy 50%. Więc to zostało. Bonus profesji również wynosi 11,11%, czyli tak jak to wyglądało wcześniej. Tak więc dużo się tu nie zmieniło. Jedynie na co paladyn jest teraz słabszy, więc można powiedzieć, że nerf, to są te nowe klasy postaci. Dlatego że jak pewnie no sami możecie się domyślić, paladyn, to co już zresztą chyba mówiłem, zadawał tym nowym klasom postaci, które wyszły po nim, czyli jakiś bard, jakiś tam berserk, jakiś łowca demonów, jakiś druid, zawsze 33% z tego fireballa, więc no mówię, było to bardzo dużo, było to z bomby zabierane 1/3 HP, także no mówię, to było dość mocne. No a teraz jest to naprawione, teraz jest to zależne od levela przeciwnika, od tam HP naszego paladyna, no zresztą mamy to wszystko w rozpisce. Więc jeżeli chodzi o jakiś PvP, to nawet bym powiedział, że jest to bardziej nerf aniżeli buff albo po prostu tylko zmiana wizualna, no bo na te nowe klasy postaci paladyn raczej ma ciężej, raczej mu to tak dobrze nie będzie już szło jak dotychczas. Jeżeli chodzi o lochy, no to tutaj no niby się procenty zwiększyły, ale też to za dużo
dużej zmiany nie wnosi, dlatego że w lochach po pierwsze mamy bardzo mało nowych klas postaci, mamy głównie te trzy podstawowe, czyli mag, wojownik i zwiadowca, no a na nie obrażenia z tego Firebola za bardzo się nie zwiększyły. Tutaj nie możemy czegoś takiego powiedzieć, plus 18, prawie 1000 pancerza, no ale to chyba jest za mały buścik, dajemy do rozmontowania. Tutaj raczej za dużo się nie zmieniło, no wiadomo, na te lochy, gdzie są nowe klasy postaci, będziemy słabsi, no ale takowych za dużo nie ma, więc no tak to po prostu wygląda, nie? Raczej to są takie głównie zmiany wizualne i bardziej nerf, zwłaszcza w te nowe klasy postaci, powiedzmy, w te, które wyszły po Paladynie, aniżeli buff. Także to jest moja opinia, widziałem, że podobna do ludzi tam z tawerny i tak dalej, no bo faktycznie tak jest, no takie są fakty, że za dużo tutaj Paladynowi nie zmienili. O, proszę bardzo, mamy nowe osiągnięcie. Za dużo mu tutaj nie zmienili. O, bardzo ładny pierścionek. Czy musimy? Musimy niestety wymieniać. Ale dobra, to jest jak najbardziej na plus. Troszkę się tu przy okazji poprzebieramy. Cyk, okej, lecimy. Czy ja tu w ogóle mam wszystko zaczarowane? Bo ja tak powiem wam, biję, ale nie jestem pewien. Ale tak, z tego co widzę, to jest wszystko okej. Dobra, to nam popadało. No i teraz mamy motus z pobijakiem. 13 piętro, to jest w ogóle już 9. Lecimy, on nam da 300 milionów expa, fajnie. No mamy prawie 358, troszkę już poubijałem tych lochów, ale nie za dużo z tego co widzę, troszkę, no kurczę, ty, jak nam szybko padł, ej, to akurat fajnie. No i teraz mamy tego 10, ale jego to już na bank nie zrobimy, mamy jakiś paseczek dla zwiadowcy, no i dobra, jeszcze karuzela z idolami tutaj, jak tak patrzę z takich lożków, które nam powinny w miarę szybko paść, mamy 358 i prawie pół. No i zaraz zobaczymy, jak wyglądają procenty na kolejne lochy. Więc mówię, no, Paladyn wizualnie się zmienił i to dość mocno, jeżeli chodzi o jakiś tam balans PvP, PvE, czyli versus lochy. No, nie bardzo. Bardziej nerf PvP, co nie, to już powtarzam chyba dla co niektórych klas. W lochach tych nowych klas nie ma za dużo, głównie tutaj karuzela z idolami, jakiś tam nordycy bogowie, tam jakieś berki się trafiają, ale tak czy inaczej, no nie ma za dużo tych nowych klas w lochach, więc nie ma co się dziwić, że w tych lochach za dużo się nie zmieni. No a tak jak mówię, jeżeli chodzi o PvP, to bardziej nerf aniżeli buff, albo po prostu no taki balans, nie? W sensie, że ani nerf, ani buff. I tyle, generalnie tyle. No, nie wiem, co mogę więcej dodać. Dla mnie zmiana czy na plus, czy na minus? Raczej na plus. No to, że ten Fireball zadawał z bomby od razu na starcie walki 1/3 HP dla co niektórych klas, nieważne czy miałeś taki sam level jak oni, czy miałeś więcej HP, czy miałeś mniej HP. Zresztą pamiętamy, że nawet trzech paladynów na pierwszym levelu mogło pokonać jakiegoś berserka, który miał level 500, bo każdy Fireball mu zadawał 1/3 HP, no nie? Więc no tak to do końca działać nie powinno, więc raczej tutaj bym powiedział, że zmiana na plus, no ale wiecie, no każdy ma tam swoją opinię, oczywiście zachęcam do wyrażania swojej w komentarzu. Co do kolejnej rzeczy, mianowicie tutaj druid, no to mówię, to co powiedziałem na początku, bardzo nie wnikałem w ten temat, druid jest teraz na pewno słabszy, więc to na pewno na plus, bo był zbyt mocny, ale widziałem, że też nie do końca wszystko działa tak jak powinno, widziałem nawet, że tam się ludzie na tawernie śmiali, że już minęło od pierwszego reworku tego druida chyba 8 miesięcy i w dalszym ciągu po 8 miesiącach coś tam nie działa, coś nie wygląda tak jak wyglądać powinno, jakieś tam złe przeliczniki i tak dalej, więc druid chyba w dalszym ciągu nie jest do końca taki, jaki finalnie powinien być, jest na pewno słabszy, więc to na plus, tutaj może informacja dla osób, które startują na EU3, że może nie warto jednak tym druidem, bo już nie jest OP, ja nawet, chyba to mówiłem zresztą w omówieniu aktualizacji, że nawet się przez chwilę zastanawiałem, czy sobie tym druidem nie pograć na EU3, żeby posprawdzać, czy on faktycznie jest taki OP i tak dalej, natomiast no, nie zdążyłbym, dlatego, że już ten znerfiony druid wchodzi do gierki, ale mówię, druidem się jakoś bardzo nie interesowałem, druidem nie gram póki co na żadnym serwerze, więc jakoś tam wiecie, jakoś nie byłem nim podjarany, że tak powiem, zafascynowany. To w ogóle nam bardzo długo nie pada ta karuzela, mamy na nią ponad 1%, 1,12 dokładnie, więc się bardzo nie interesowałem tym tematem, bardzo w niego nie wnikałem, po prostu jest znerfiony, teraz jest słabszy, ale powinien być słabszy, bo był za mocny, to powtarzam, ale w dalszym ciągu jakieś tam błędy swoje posiada. No i tyle, nie? Tyle wam mogę powiedzieć, bardziej się w temat nie zagłębiałem. Kto gra druidem, może się wypowiedzieć, jak to teraz
wygląda. Chętnie sobie również w komentarzach poczytam, jak to, jaka jest wasza opinia po prostu. Dobrze, no troszkę tych lochów zrobiliśmy, ale nie za dużo. Szczerze powiem wam, myślałem, że jak tutaj wymienię już resztę ekwipunku na te legendarne itemki, myślałem, że jak już tutaj wiecie, o dobra, siedzi, myślałem, że jak przede wszystkim te legendarne gemiki założę na, we wszystkie itemy swoje po prostu, no to będzie to wyglądać o wiele lepiej. No ale właśnie, my tu mamy strasznie stary ekwipunek. Zobaczcie, że zbrojka Kunegundzie dała plus 105 statystyk. To jest bardzo, ale to bardzo dużo. Oczywiście pachołki, jak widzicie, też mają czarne kamyki. No nie, ciężko mi było przebrać każdego, to by wyszło naprawdę mnóstwo grzybów. No ale dobra, nie obejrzeliśmy motu z podbijakiem. Możemy sobie obejrzeć, teraz mi się przypomniało, bo się zagadałem. Okej, Barbar tutaj nie zrobił za wiele, Maguś też nie, no i teraz Kunegunda. No zobaczmy, kurde, jak strasznie słabo się te walki ogląda, chyba nie ma sensu szczerze, póki ta aktualizacja, w sensie póki ten błąd jest, dlatego że zobaczcie, jak to wygląda, zobaczcie, jak to się w ogóle buguje. No Kunegunda tam troszkę zrobiła, ale ciężko się połapać, bo my tu bijemy, obrażenia nie dochodzą, za chwilę dochodzą jakieś podwójne obrażenia. No, no dziwnie, dziwnie, strasznie słabo, że to zepsuli, nie wiem jakim cudem w ogóle, nie wiem, nic się niby nie zmieniło, jeżeli chodzi o walki, no a coś tam zepsuli w międzyczasie. To jest dla mnie też dziwne, że jedną rzecz dodają, zupełnie inną, a inna się psuje po prostu, bez jakiegokolwiek, wiecie, powiązania. Dobra, sprawdźmy jeszcze jedne procenty. Jeszcze raz sobie tutaj zrobimy skanika, jak to będzie wyglądać. Cyk, bo troszkę tam tych lochów porobiłem. Może, o, dokładnie, Dom Strachu 7% mamy, na Tornado mamy 0,11. Teraz tak, Dojo Bohaterów z Dzieciństwa, tutaj zobaczmy. Na tego mamy 6%, on nam jeszcze powinien paść i to bez jakichś problemów większych. A nie, przepraszam, na niego mamy 4%, natomiast na Dom Strachu w Strefie Mroku mamy 7,35%. Fajnie, fajnie, to akurat jest zawsze na plus. Jak wygląda, a właśnie, Włodzimierz Młotowładny 000, więc to kolejna sprawa. Na miasto Intryg, na tego chłopięcego Brina mamy 006. Może byśmy trochę poklikali, no 006 to nie jest not possible, ale powiem wam szczerze, że no nie wygląda to za dobrze. Wiecie co, a może byśmy trochę tego trenera skipnęli, niech będzie tak, niech już będzie ta 14, zawsze to jakiś tam buścik do postaci. Czy ja chcę lecieć na 15, czy chcę przygodomat? Przygodomat mi się jeszcze chyba zdąży uzupełnić. Jak zaczniemy dzisiaj stopać lochy, no to myślę, że 360 chyba dzisiaj nie dobijemy. Myślę, że jakiś 359 max, ale to już mówię, dzisiaj będzie 100 lochów, więc na spokojnie, jeszcze sobie weźmiemy tego trenera. Dlatego, że no tak czy inaczej, nawet jak dzisiaj zaczniemy stopować te lochy, no to i tak będziemy musieli, no wiecie, będziemy musieli po prostu pokonać Esteros, będziemy musieli pokonać 13 piętro, więc jeszcze jakiś tam odcinek sklikania tylko i wyłącznie tych dwóch lochów na pewno na kanale się pojawi, ale wydaje mi się, że to już będzie jakoś, no chyba jak będziemy mieli maksymalne runki, chyba jak będziemy mieli na broni chociaż tam z 50-55%, to wtedy te lożki powinny paść łatwo, a na razie stop po tym odcinku. Myślałem, że dobijemy 360, myślałem, że zrobimy więcej. Kurde, to jest to w ogóle, Jezu, 4%, o dobra, teraz siadło, 4%, a my nie możemy tego pokonać. Tu mamy Tresera Pupili, to jest Maguś w ogóle, ale okej, zaraz zobaczymy, czy nam się uda go pokonać. Ja tu mam obrażenia od zimna, więc to nie jest źle, ale dobra, to już zrobimy sobie skanika, lecimy teraz dalej. Lecimy do tego, na tego mamy ponad 7%, no i on dokładnie powinien paść. Mamy jakieś rękawice dla Magusia, zobaczmy. Tutaj mamy Mariuszka, minus 30, no to nie, zdecydowanie się nie opłaca. Strefa Mroku, teraz mamy Drakulę. Drakula jest wojownikiem, powinno siąść, dokładnie. Siła, coś na siłkę, zobaczmy, minus 21, no to też się nie opłaca, cyk, od razu do zmontowania. Mamy tutaj jeszcze goldzika, możemy dać w siłkę. No i co? Kolejny wojownik, znowu odporność na ogień, więc spoko. No fajnie, że my mamy to zimno, bo z tego co zauważyłem w ogóle, to na tym etapie najgorszym wyzwaniem dla nas, o, siedzi, mamy jakąś broń dla wojownika, zobaczcie, cyk, 27% niestety, więc mało, ale no plus 37, no runkę musimy zamienić tak czy inaczej, ale dobra, zawsze to jakiś boost. Myślałem, że runkę nam da chociaż 35%, to by było fajne dla Kunegundy, no ale niestety jest jak jest, tak czy inaczej zawsze to Barbar będzie troszeczkę mocniejszy. Dobra, to, aha, ja nie mam golda. No i co? Co ja tutaj... A, tu mam jakieś rękawice w ogóle.
Nie zauważyłem tego. Dobra, damy tak. I czy mi wystarczy tego golda? Wystarczy, idealnie na styk. Dobra, chociaż tyle. Nie zauważyłem, że mam jeszcze zwykły itemek w tym ekwipunku. Dobrze, czyli to nam jeszcze padło i mamy 359 level. Mamy teraz zwiadowcę. Zwiadowcę odpornego na zimno, z tego co widzę. Czy on by nam padł? Nie wiem. Co my tu jeszcze możemy ubić? Na tornado, na silnego gula mamy 0,11, ale tego to już też nie ma sensu klikać. Na miasto intryg mamy 0,06 w dalszym ciągu. Dobra, no skipnęliśmy tego trenera. Ja się tutaj, chociaż nie, do mnie w sumie samo przeloguję. Jeszcze tu zrobimy jednego skana. Może na coś nam tam jeszcze wzrosło. Wiadomo jak to wygląda. Ten trener 14 to już jest naprawdę dobry wynik, że tak powiem. No i tak, na miasto intryg mamy 0,10, na tresera pupili mamy ponad 1%. Dobra, to tego tresera jeszcze sobie machniemy, tylko który to jest? To jest w strefie światła, treser pupili, może padnie 1,20. Na te sympatyczne bliźniaczki, czyli tego zwiadowcę mamy 0,80, więc też sporo. Tornado 0,18 w tym momencie, ale tego nie robię. No i na miasto intryk chłopięcy Brin mamy 0,10. No jak już wszystko poczyścimy, jak już będziemy mieli albo not possible, albo jakieś wiecie 0,05%, to może jeszcze jakieś sportowe grzybki na to miasto intryk. No to akurat musimy zrobić, no co by tutaj nie mówić, miasto intryk będziemy musieli prędzej czy później ubić, tak jak już powiedziałem po pupilam. Więc na razie niech to tak wygląda. No i co? Co mogę więcej dodać? No, zaczynamy stopowanie lochów w ogóle bardzo szybko. To wam też mówiłem na streamkach, że teraz będzie troszeczkę taki przestój. No bo na wszystkich kontach stopujemy lochy. Na Paladynie od czasu do czasu robiliśmy odcinek, nagrywaliśmy z tego Paladyna, dlatego że tutaj tych lochów nie stopowaliśmy, więc co jakiś czas mogliśmy sobie fajnie to poklikać. No ale w tym momencie już zaczynamy dość wcześnie, bo na 360 tym levelu, ale w ogóle wczoraj sobie przeglądałem troszeczkę topkę tego EU1 i widzimy, że co niektórzy to w ogóle na 315 już zaczęli stopować, na 330. To jest oczywiście dla mnie totalnie bez sensu, za wcześnie, nie ma co tak aż tak wcześnie, ale widziałem, że naprawdę dużo osób na jakichś 350, 360 właśnie, więc no my również tak zrobimy. No ludzie chyba się troszeczkę wzorowali tam na W50, gdzie troszkę osób zaczęło na tym 360 i bardzo fajnie na tym wyszli, no i ja też tutaj będę chciał przetestować, zwłaszcza, że jesteśmy paladynem, zobaczcie jak te lochy nam idą, no już tutaj jakimiś łowcami demonów, berkami na luzaku byśmy dobijali pewnie jakieś 370, 375, no i moglibyśmy sobie na luzie zacząć to stopowanie, a jak widzicie, no paladynem my mamy problem dobić 360. Więc no ten 360 myślę, czy tam no nawet 359, jeżeli nam się nie uda dobić, to będzie po prostu spoko, spoko opcja, żeby zacząć już to stopowanie, żeby to już po prostu mieć z głowy i tego expa sobie zaczynać gromadzić. Dlatego tutaj wcześniej no na Magusiu lochów nie stopujemy, bo już skończyliśmy, ale wiadomo jak to wygląda na Magusiu, raz na jakiś czas klikniemy jakieś tam lochy, raz na jakiś czas nam się uda, no ale no to już jest tam, no co niektórzy mi mówią, że jeszcze to nie jest late game, ja tam mam 506 level, co niektórzy mi mówią, że late game to dopiero się zaczyna od 550 i dopiero wtedy zobaczę jak to wygląda, ale no ja bym powiedział, że to już jest takie, podchodzimy pod late game, o może w ten sposób, podchodzimy pod late game. No i wiadomo, jednak mimo wszystko, no często odcinków zmaga nie będzie, nie? Zresztą ja to regularnie monitoruję, jak tylko widzę, że na jakieś lożki mamy fajniejsze procenty, jak tylko widzę, że coś tam możemy kliknąć, to to robię. Natomiast sami wiecie jak to wygląda, nieraz nagramy odcinek, gdzie pokonamy zaledwie jeden lożek, nieraz nagramy, że gdzie pokonamy dwa. W tym momencie na przykład na Magusiu chyba najwyższe procenty na jakiekolwiek lochy to jest tam chyba 0,12 albo coś takiego. Także no jeszcze będę musiał troszkę poczekać, żeby na tym Magusiu coś kliknąć. No, także teraz będzie przestój, najbliższy serwer mój, na którym będę cisnął, to będzie EU5. Tam będziemy grać berkiem. W ogóle kurczę, bardzo długo on nie pada, pomimo ponad 1%. Pójdźmy sobie tu, może tutaj nam to szybciej padnie. Na te mamy co prawda mniej, no ale wiecie, nieraz tak to wygląda.
że mimo, że mamy mniej procent, to tam, no tu o wiele częściej mamy mało HP, nie? Tamten to jest maguś, tutaj zwiadowca, zobaczymy. Więc no, tak jak wam powiedziałem, teraz będzie przestój, jeżeli chodzi o content lochowy, nie będzie to tak fajnie już wyglądało. Tu oczywiście pomimo stopowania lochów, mówię, jeszcze 13 piętro, jeden nam został do ubicia w mroku, jeszcze w Esterosie nam zostało, nie wiem, teraz mamy chyba 15, czyli 5 nam jeszcze zostało, więc no, jeszcze będę musiał to poubijać po pupile, ale to już na spokojnie, jak będziemy mieli maksymalne runki i jak nas to nie będzie kosztować jakoś bardzo dużo grzyba. No i tyle, nie? Także mówię, przestój lochowy. Teraz nie będziemy aż tak mocno odcinków z lochów cisnąć. Będę oczywiście robił jakieś tam inne, będę robił jakieś ciekawostkowe, newsowe, jakieś tam powiedzmy przedstawienie postaci widzów, może trochę nadgonimy, bo ostatnio się pojawia tam jedno na dwa miesiące średnio, więc może troszeczkę częściej będę to robił. No ale jeżeli chodzi stricte o lochy, to wchodzimy w ten etap, gdzie niestety zaczynamy stopowanie. Na EU3, no to tak jak wam powiedziałem, raczej nie będę z tego robił żadnych odcinków, żadnej serii. To będzie taka postać bardziej na streamki, żeby tam sobie poklikać coś for fun, dla zabawy. No i tyle, nie? Tyle. Kolejna, mówię, taka seria na poważnie, gdzie będziemy cisnąć, gdzie będziemy tutaj się, mam nadzieję, że dobrze bawić i tak dalej. To będzie EU5 Berserk, no i tam na pewno tych lochów bardzo, bardzo dużo zrobimy. Będzie to wyczekane, bo teraz, tak jak wam powiedziałem, nie będziemy tych lochów za bardzo robić na żadnym koncie, wszędzie stopujemy, no więc na Berserku myślę, że bardzo Enter zapłonie, przynajmniej mam taką nadzieję. A, no i jeszcze Zabójca, na Zabójcy w ogóle mamy już 462 level, jak dobrze pamiętam, więc no na Zabójcy jeszcze jakieś 8 leveli i uda nam się, dobra, bo tu nam w ogóle nic nie pada, powiedzmy, że jeszcze z 50 grzybów na niego, jak się nie uda, to trudno. Myślałem, no zobaczcie, my mamy na niego 0,80%, na tamtego mieliśmy 1,20, to nam nawet nie chce padać, no to jest, no aż przykre, no ale nieważne. Na Zabójcy niedługo się to odblokuje, mam nadzieję, że już niebawem, dlatego, że chcę tam dobić około 470, potem poczekać na event Wiedźmy, jak ten event Wiedźmy będzie, to już tam kliknąć te lochy, docisnąć i po prostu no wtedy już na Zabójcy również te lożki będziemy klikać. Na Zabójcy w ogóle planuję z 470 wbić 500, więc no myślę, że będzie to fajny dla was kontencik. Dobra, wszystko, bo i tak długi odcinek, pierwsze 15 minut się tu rozgadałem o aktualizacji, ale mam nadzieję, że wszystko wam powiedziałem. Ja wam ślicznie wam dziękuję za uwagę. 359 udało nam się dobić, no mówię, jedyne moje procenty to na tego trenera pupili, tresera, przepraszam, pupili 1,20, ale to nam się nie udało, mimo że chyba z 200 grzybów na niego poszło. No i na ten dom strachów mieliśmy 0,80, ale też niestety pomimo wydania jakichś również chyba 200 grzybów plus minus, nie udało się. No i potem tornado, silny gul 0,18, więc na poziomie 359, jak to w ogóle wygląda ten... A, no tutaj to mamy jeszcze sporo do nowego levela, no ale na poziomie 359 zaczynamy stopować lochy, zaczynamy już to robić i zobaczymy, czy to wyjdzie nam na plus, czy to wyjdzie nam na minus. Oczywiście mówię, jeszcze jeden odcinek z klikania tutaj miasta Intryk, cyk, tego ziomeczka, no i oczywiście tutaj w strefie mroku jeszcze tego 10 się pojawi. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, ślicznie wam dziękuję za oglądanie, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o zmianach druida, paladyna i ogólnie o tej aktualizacji, chętnie sobie poczytam. Możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Możecie zostawiać kciuka w górę, oczywiście, kto jeszcze tego nie zrobił, subskrybować z dzwonem. No i tyle, myślę, że wszystko powiedziałem. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!